Mija zaledwie 8 dni lipca, a w suwalskiej policyjnej kronice uzbierało się już 8 nietrzeźwych kierowców. Tylko ostatnie kontrole trzeźwości przeprowadzone w poniedziałkowy poranek w województwie podlaskim zaowocowały wyeliminowaniem z ruchu aż 34 kierowców, których stan trzeźwości pozostawiał sporo do życzenia. Wygląda na to, że w okresie wakacyjnym łatwiej i szybciej wyłącza się rozsądek. Ustawodawca uznał, że 2,5 tysiąca mandatu skutecznie zniechęci do wsiadania za obojętnie jaką kierownicę i zdaje się, że był w błędzie. Suwalski katalog kierujących pod wpływem alkoholu otwiera rodzinna wyprawa. Matka z synem, dorosłym. Policjanci z drogówki otrzymali informację o nietrzeźwym kierującym. Kiedy wskazane auto zatrzymano, za kierownicą siedziała 60-letnia kobieta. Badanie wskazało, że miała ponad 2 promile alkoholu w wydychanym powietrzu. Obok niej siedział dorosły, 36-letni syn, który, jak się okazało, kierował pojazdem zaledwie chwilę wcześniej. Mężczyzna wydmuchał jeszcze wyższy wynik, przekroczył 3 promile. Równie dużym brakiem odpowiedzialności wykazał się pewien znacznie młodszy kierowca. Zaledwie 17-letni młodzieniec, który nie dorosł jeszcze do tego, by uzyskać prawo jazdy, siadł po spożyciu alkoholu za kółko i zabrał na przejażdżkę kolegów. Wycieczka zakończyła się dość niefortunnie. Na drzewie. Na szczęście nikt za tę eskapadę nie zapłacił zdrowiem. Jednak nie tylko kierowcy pojazdów mechanicznych mają sporo za uszami. Zamiłowaniem do jazdy po zakrapianej biesiadzie wykazują się również rowerzyści. Lipcowi cykliści na podwójnym gazie osiągnęli po ponad 1,5 promila każdy. Oczywiście skończyło się to również mandatami. Jazda rowerem na podwójnym gazie tylko pozornie wydaje się mniej groźna w skutkach niż jest to w przypadku auta. W 2023 roku w całym kraju zatrzymano ponad 95 tysięcy nietrzeźwych kierujących. Z winy pijanych kierujących doszło do ponad 1300 wypadków, w których zginęło 212 osób. Ponad 1500 kolejnych zostało rannych. Najwięcej zdarzeń drogowych sklasyfikowanych jako wypadki, około 62%, spowodowali kierujący osobówkami.